Szczęść Boże. Katolik a święto reformacji. Każdego roku 31 października bracia i siostry ze wspólnot protestanckich, a w sposób szczególny ewangelicko-augsburskich, luterańskich oraz wspólnot reformowanych przeżywają dzień określany jako pamiątka reformacji czy święto reformacji. Pierwsza myśl, tak? Wspomnienie tego, co stało się w XVI wieku. Ksiądz Marcin Luther, profesor z Wittenbergi, wezwał Kościół do dyskusji na temat prawdy o zbawieniu oraz dyscypliny kościelnej. Wezwał Kościół do reform, do tego, żeby zacząć rozmawiać o tym, co budzi wątpliwości, czy natury teologicznej, czy natury dyscyplinarnej. No, szkoda, że tego dialogu nie podjęto. To już dzisiaj też wiemy. W pewnym momencie stanowiska czy Marcina Lutra, jego zwolenników oraz katolików, czy hierarchii katolickiej, mówiąc precyzyjnie, dość usztywniły się. No i ostatecznie doszło do podziału w Kościele, do stworzenia nowej wspólnoty luterańskiej, a później także różne inne wspólnoty i kościoły powstawały. Jednocześnie, tak wcześniej czy później, różne inne ruchy reformatorskie w chrześcijaństwie były, niektóre bardzo niepokojące, a jak patrzę na niektóre postulaty czy tych z Niemiec, czy z Czech, no, gdyby też i hierarchia katolicka, no, może inną drogę wybrała jakiejś konfrontacji, rozmowy, to mielibyśmy inną historię. Czy święto reformacji to jest święto podziału? Kiedy papież Franciszek pojechał do Lund w Szwecji, by świętować rozpoczęcie roku reformacji, na 500-lecie reformacji, to niektórzy podnosili wielkie oburzenie, że oto papież świętuje rozłam w Kościele. Otóż chciałem wam coś przeczytać. Mam w ręce śpiewnik ewangelicki, bardzo dobry modlitewnik, wiele pieśni pięknych, ciekawych, bardzo biblijnych, jezusowych, też teksty liturgiczne, które są wiernym, potrzebne do liturgii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. No i chcę wam przeczytać, czy rzeczywiście tu treścią tego dnia jest rozłam. Hasło dnia to fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Pieśń dnia. No, taki hymn reformacji. Warownym grodem jest nasz Bóg. Wybawia On ze wszystkich trwóg. Wspaniały tekst, który napisał Marcin Luther i taki bardzo majestatyczny, hymniczny utwór. Przyznam, że nieraz go sobie nucę i też modlę się nim, bo jest bardzo piękny i do tego was zachęcam. Możecie znaleźć sobie Warownym grodem i ten tekst wykorzystać do swojej modlitwy osobistej. Na początku liturgii w święto reformacji bracia ewangelicy mają taki dialog między księdzem a zgromadzeniem. To tak zwany introit. Na początku liturgii ewangelickiej jest właśnie taki śpiew naprzemienny między księdzem a wiernymi. Ksiądz: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, alleluja. A wszyscy odpowiadają: ona bowiem jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, alleluja. Ksiądz: Bóg jest ucieczką naszą i siłą naszą, alleluja. Wszyscy: pomocą w utrapieniach najpewniejszą.
Ksiądz, przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała, alleluja. I wszyscy, i góry zachwiały się w głębi mórz, alleluja. O czym te teksty mówią? O tym, że mamy budować na Jezusie Chrystusie. I ewangelicy patrzą na święto reformacji jako na dzień, w którym należy sobie jasno przypomnieć jeszcze raz, że nie ma innego fundamentu dla naszej wiary, dla naszego życia, jak Jezus Chrystus. Jeżeli w tym kluczu patrzymy na święto reformacji, bo przecież reformacja domagała się jeszcze więcej Jezusa, tak? Marcin Luther nie chciał rozbijać Kościoła, chciał, żeby jeszcze bardziej Jezus był wyeksponowany jako jedyny Zbawiciel świata, jako ten, który z łaski za darmo daje zbawienie. To jest punkt wyjścia w ogóle dla Lutra. A przecież to jest nauczanie apostoła Pawła. Dlatego ściągnijmy taką zasłonę, czy taką kalkę jakichś antagonizmów między kościołami i popatrzmy właśnie na to święto ewangelickie jako na dzień, w którym wszyscy możemy być zaproszeni do tego, by budować na Jezusie Chrystusie. Bo tylko wtedy będziemy jedno. To nie znaczy, żebyśmy powiedzieli, nic się nie stało. No bo jednak nie mamy i wspólnoty eucharystycznej, i wspólnoty strukturalnej między kościołami katolickim, ewangelicko-augsburskim, ewangelicko-reformowanym, ewangelicko-metodystycznym, czy innymi wspólnotami wywodzącymi się na różne sposoby z reformacji. Nie jesteśmy jedno, ale jednocześnie jesteśmy jedno, kiedy stajemy wokół Jezusa, kiedy Jezusa stawiamy na pierwszym miejscu, kiedy stajemy wokół Słowa Bożego. Pieśnią dnia drugą jest tekst, który jest śliczny. Pieśń Zachowaj nas przy słowie swym. To też pieśń, której autorem jest Marcin Luther. Zachowaj nas przy słowie swym i chroń od wrogów w czasie złym, co nastawają z wszystkich stron, oby Jezusa zburzyć tron. O Jezu Chryste, moc swą wskaż, boś Pan nad Pany, Królu nasz, Kościoła broń od wszelkich trwóg, by Cię na wieki chwalić mógł. Pocieszycielu duchu Ty, krzew zgodę w nas za życia dni, a gdy nadejdzie śmierci czas, nadzieję, wiarę utwierdź w nas. No, piękny tekst. Zachowaj nas przy słowie swym. Bracia i siostry, nie możemy jako katolicy przechodzić obojętnie. To nie znaczy, że obchodzimy pamiątkę reformacji, ale przyjmijmy proszę, że dla naszych braci i sióstr jest to ważny dzień i świętują. A ponieważ to jest ważny dzień dla nich, niech stanie się też ważnym dniem dla nas. Święto reformacji w dobie ekumenizmu winno być wielkim pragnieniem, byśmy byli jedno, bo Jezus chce naszej jedności. I drodzy, to nie jest tak w ekumenizmie, że oto wszyscy nagle raz, dwa, trzy muszą stać się jedną strukturą. Nie wiemy, w jaki sposób Duch Święty nas doprowadzi do jedności, do tego, byśmy rzeczywiście byli na wskroś pojednani. Ale możemy zbliżać się do tej jedności, możemy tą jedność tworzyć, kiedy kochamy Boga, kochamy Jego Słowo, kiedy też będziemy siebie wzajemnie kochać. Stała się przykra rzecz, że oto bracia poróżnili się. Oto bracia już nie stoją krok w krok obok siebie. Ale jednocześnie jest nadzieja, bo kiedy prawdziwie będziemy szukali Jezusa, mocy Jego Słowa, Jego mocy płynącej z sakramentu, zwłaszcza w
z Eucharystii, to będziemy coraz bardziej jedno. Nawet jeśli inaczej rozumiemy pewne rzeczy w teologii, co do nauczania o sakramentach, to możemy być coraz bardziej jedno. Coraz bardziej jedno. Kiedy będziemy dobrze o sobie mówić, myśleć, kiedy będziemy wzajemnie błogosławić siebie, kiedy będziemy wspierali się. Powiem wam szczerze, że marzę o takiej chwili, gdzie nie tylko będziemy razem się modlić, bo te modlitwy między wspólnotami kościelnymi są, ale kiedy też będziemy razem działać, nie tylko na polu charytatywnym, ale na przykład ewangelizacyjnym. To już trudniejsze. Ale pragnijmy być jedno. Pragnijmy pójść tą drogą, którą wskazuje nam Duch Święty przez Kościół, przez ekumenizm, przez to, że będziemy w służbie na rzecz jedności chrześcijan. Ostatnio dużo używam tego słowa, nie tyle ekumenizm, co służba na rzecz jedności chrześcijan. To tak może bardziej życiowo brzmi. Jakby odkrywam nową jakość w tym sformułowaniu. Służmy na rzecz pojednania wewnątrz Kościoła katolickiego, ewangelickiego, tak, i między kościołami, między wspólnotami. Kiedy będziemy trzymać się Jezusa, kiedy jesteśmy prawdziwie ludźmi wiary, to nie musimy bać się, że spotkanie z kimś, kto inaczej przeżywa chrześcijaństwo w innym kościele, że to może nam zagrażać. Absolutnie nie. Bóg wzywa nas też do tego, byśmy korzystali z wymiany darów. I boli mnie, kiedy słyszę od moich współbraci i współsióstr z Kościoła katolickiego, a cóż mi mogą dać ewangelicy, zielonoświątkowcy, skoro oni nie mają tego, 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 a my mamy całą pełnię. Nie mogę tego słuchać. Co mogą dać? Swoją wrażliwość na Jezusa, swoje doświadczenie Jezusa, swoje doświadczenie spotkania ze Słowem, swoje doświadczenie modlitwy, swoje świadectwo. A co ja mogę dać? Ewangelikom, reformowanym, metodystom, co mogę dać? Moją miłość do Jezusa. I kiedy będę się dzielić tą miłością do Jezusa, to zawsze będę jedno z ewangelikiem, anglikaninem, zielonoświątkowcem, reformowanym. Pozostaję sobą, katolikiem, ale jestem jedno z tymi braćmi i siostrami, którzy tworzą inne wspólnoty i kościoły chrześcijańskie. A więc nie bójmy się jedności. Nie bójmy się pragnąć jedności i idźmy razem. Idźmy razem. A do wszystkich braci protestantów, a w sposób szczególny wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego, zwracam się ze słowami błogosławieństwa. Niejednego ewangelika z nami i zawsze ceniłem i cenię te kontakty, rozmowy, spotkania. Życzę wam, by łaska Jezusa Chrystusa dotykała was, waszych rodzin, by Pan hojnie błogosławił waszym wspólnotom, byśmy razem, choć jadąc różnymi wozami, dawali światu nadzieję. Jaką nadzieję? Że fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Niech Bóg nas prowadzi, abyśmy byli jedno. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Z Bogiem.